Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Rozmawiamy po zwycięskiej, szybkiej walce z Mariuszem Radziszewskim. Udało się przełamać pachową pasę? Tak jest, w końcu się udało. Cały czas na to czekałem i dzisiaj udało się przełamać tą pasę nieszczęsną. Na papierze wyglądało, że macie równe szanse, bo on 3 przegrane z rzędu, ty 3 przegrane z rzędu, ale doświadczenie jednak wygrało. No tak, tak jak powiedziałeś, że mieliśmy po 3 przegrane z rzędu, natomiast wydaje mi się, że byłem dużo bardziej doświadczony, mam więcej walk na większych galach i to zaprocentowało. Jakie plany na przyszłość? No czekam teraz właśnie na moje ukochane M1. To cóż, gratulujemy, życzymy sukcesów w Rosji. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.